Na co dzień często można was spotkać w kuchni? Nie często. Ja na przykład nie gotuję w ogóle. Koledzy, co są ze stacji, to najprawdopodobniej codziennie gotują. A twoja ulubiona potrawa? Oj, ulubiona potrawa. Barsz z duszkami. Ale to za pomocą oczywiście mamy, także samemu ciężko troszkę. Wszystko przygotowane przez prywatkę. Teraz zapytam się szefa kuchni popularnej, co studenci przygotują. Studenci przygotują dla nas dzisiaj panowiczkę do przekazania z RMPK. Czyli widzę, że naprawdę tutaj popularna, bardzo urozmaicone menu przygotowała dla naszych pań. Panie główne i deser. Jury złożone z 12 członków, oceniając i smak, i całość, i również przygotowanie potraw. W restauracji. Są emocje, są bardzo duże emocje. Mamy tutaj wspaniałego naszego szefa, który nam daje pilne wskazówki i na pewno damy radę. Co gotujecie? Robimy sałateczkę jak na razie, a chłopacy pracują tam nad sałatką owocową, jak widać. Robiłeś już coś takiego w domu? Tak, robiłem. Może nie na tyle składników sałatka, ale robiłem. Tak. Sałatkę owocową. Robiłeś już wcześniej w domu? Nie, ja nie gotuję w domu. Mama pracuje na kuchni z kucharzem i nie mam tego obowiązku gotowania w domu. Ja pozmywam ewentualnie naczynia później. A co będzie w skład sałatki? Dobra, starczy. Nie mam pojęcia. Czyli to taka bardziej improwizacja, nie macie przepisu jakiegoś szczególnej koncepcji? Wykonujemy polecenia szefa kuchni. I robię to, co muszę. A jak się czujesz w roli kucharza? W domu będziesz zastępował mamę? Myślę, że niedługo ja będę gotował, a nie mama. I chyba się zamienię z mamą rolami i mama będzie grała w piłkę, a ja będę gotował.